Czas na rozmowę publicystyczną w Echo 24. Łukasz Kocur, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dolnośląski Klub Kapitału prężnie podejmuje, proszę Państwa, inicjatywę promowania, ale co równie ważne, nagradzania studentów oraz doktorantów, którzy w prostej linii odnieśli znaczący sukces w różnych sferach życia, ale to u nas, lokalnie, na Dolnym Śląsku. No i miejmy nadzieję również, że w konsekwencji za tymi nagrodami także pozostaną właśnie w naszym regionie znakomici specjaliści. Również w tym roku, jak co roku to warto zaznaczyć, przyznawana jest nagroda Dolnośląskiego Klubu Kapitału dla młodych, do powiedzmy wybitnych talentów. Rok 2017 w naszych serwisach informacyjnych, również w maju, pokazywaliśmy Państwu sylwetki nominowanych. W jakich kategoriach? O tym dziś szczegółowo porozmawiamy. Moimi Państwa gościem dzisiejszego wieczora jest profesor doktor habilitowany Krystian Kiełb, rektor Akademii Muzycznej w latach 2008-2016. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu. I jeszcze króciutkie uzupełnienie dla naszych telewizów. Oczywiście członek kapituły wspomnianego konkursu, założyciel także Dolnośląskiego Klubu Kapitału. Jeden ze współzałożycieli. Współzałożyciel. Tak. To dobrze, że pan profesor teraz to podkreślił, ponieważ to niech też będzie punktem wyjścia do naszej rozmowy. To znaczy, panie profesorze, jak to się stało, że w tak zaszczytnym gronie specjalistów, osób, które ten sukces zawodowy, możemy uznać w cudzysłowie, mają już za sobą, jeżeli chodzi o zaszczytne tytuły, które udało się oczywiście zdobyć i osiągnąć na przestrzeni lat, no zdecydowało, że to jest taki czas, nie tylko w skali stolicy Dolnego Śląska, ale i całego regionu, aby faktycznie pomóc młodym ludziom, którzy faktycznie tą kreatywność mają bardzo głęboko w sobie ukrytą. Często to jest tak, że w tym natłoku informacji, w tym wszystkim, co nas otacza, też sami trudno są w stanie określić to, jak tą przyszłość sobie odpowiednio poukładać. A tutaj nagle świat biznesu, przedsiębiorców no pokazuje, że jeżeli tylko wesprzemy tych młodych ludzi na pewnym etapie życia, to później będzie tylko lepiej. Czy to rzeczywiście w założeniu tak wyglądało, jak to przedstawiłem pokrótce? Mamy taką nadzieję. Między innymi właśnie w tym celu, aby promować wybitnie utalentowanych młodych ludzi, powstał Dolnośląski Klub Kapitału. Oczywiście to nie jest jedyny cel naszej organizacji, bo trzeba pamiętać, że skupia ona ludzi biznesu, ludzi nauki, ludzi sztuki, ale tą wspólną cechą, o której powiedział pan redaktor, członków Dolnośląskiego Klubu Kapitału, jest fakt, że są to ludzie, którzy odnieśli jakiś życiowy sukces. Faktem jest, że chcą oni też dzielić się z innymi tym, co osiągnęli. Chcą dzielić się z innymi pomysłami na jakieś wspólne działania o istotnym znaczeniu społecznym. Panie redaktorze, ta pierwsza edycja konkursu Młode Talenty pokazała nam bardzo dobitnie, jak mamy wielu wybitnie utalentowanych, zdolnych młodych ludzi w uczelniach Wrocławia. My na co dzień sobie z tego zdajemy sprawę jako ludzie nauki. Natomiast myślę, że wrocławianie, mieszkańcy Dolnego Śląska chyba nie zawsze są tego świadomi. W naszych uczelniach są laureaci wielu znakomitych międzynarodowych konkursów, prestiżowych nagród. Są młodzi naukowcy, którzy mają już patenty, wdrożenia. Którzy już święcą triumfy również za granicami. Tak, naturalnie. Kraju. Którzy mają konkretne wynalazki wdrożone w biznesie, w gospodarce. Mamy sportowców, którzy przywożą medale z Igrzysk Olimpijskich. Mamy wreszcie artystów, którzy odnoszą sukcesy praktycznie na całym świecie. Nie tylko w konkursach europejskich, ale także i poza Europą. To wszystko cieszy. Natomiast chyba nie potrafimy się tymi sukcesami cieszyć wszyscy i nie potrafimy się tymi sukcesami chwalić. Między innymi dlatego powstał konkurs Młode Talenty, który ma być no, takim wspaniałym miejscem promocji tych młodych, niezwykle utalentowanych naukowców, artystów, ludzi, którzy odnoszą sukces w działalności społecznej, w działalności innowacyjnej, w działalności przedsiębiorczej. Powiedział pan profesor o kandydaturach z największych uczelni, nie tylko Wrocławia, ale i Dolnego Śląska, bo rzeczywiście nacisk na tych młodych ludzi państwo kładziecie w skali całego regionu. No tak, mówimy, panie profesorze, w kategoriach promocji. To bardzo ważny czynnik rzeczywiście, żeby to, co dobre, umieć też potrafić dobrze sprzedać, jeżeli patrzymy w kategoriach rynku pracy w skali rzeczywiście globalnej, a nie nawet Unii Europejskiej. Ale czy to jest tak, że
taki mechanizm, że za tym kryje się jakiś dodatkowy cel. To znaczy, na jakim etapie, panie profesorze, my też dzisiaj jesteśmy? Bo mamy dobrych specjalistów, których rzeczywiście chcecie państwo też poniekąd, nie tyle co może na stałe zatrzymać w tych naszych wrocławskich warunkach, ale pokazać też coś w tej świadomości uczelnianej przyszłych absolwentów, studentów, tej młodzieży, no, że warto jednak kłaść nacisk na to, co tu i teraz, bardzo blisko, w najbliższym gronie przyjaciół, znajomych, a nie tylko zysk jako coś, co jest też warunkiem do tego, żeby robić szeroko rozumianą karierę, prawda? Naturalnie. Ten konkurs ma także i taki walor. Ma pokazywać pewne wzorce osobowościowe, a tym samym innych zachęcać, aby do tych wzorców się zbliżali. Już tak chyba w życiu jest, że jeśli chcemy tak naprawdę poznać siebie, to musimy swoje jakieś naturalne ograniczenia przekraczać. I tak jest też w pracy naukowej, tak jest też w pracy artystycznej. Ci młodzi ludzie, pracując nad pewnymi problemami, często w momencie, gdy tą pracę rozpoczynają, nie są zupełnie świadomi, do czego ich to doprowadzi, jakie nowe wyzwania te działania postawią. Natomiast bez wątpienia konkurs ma zwrócić uwagę na to, że oni są wśród nas, że robią rzeczy wielkie i że chcemy bardzo, aby pamiętali o tym, że miejscem, w którym się kształcili, jest Wrocław, i chcemy też, aby pamiętali o tym, że będziemy wszyscy bardzo szczęśliwi, jeśli będą tu z nami. Oczywiście, że ich osiągnięcia, jeśli mają wymiar światowy i dzisiejsza nauka, sztuka ma zasięg światowy, więc jest też naturalne, że wielu z nich wyjedzie, ale mamy nadzieję, że wrócą tutaj. Mamy nadzieję, że właśnie tu, we Wrocławiu, w Polsce będą prowadzić swoje badania i dalej rozwijać swoje kariery. Kapituł konkursu. Mamy również jasne kryteria i taką szczegółową analizę opartą na całym regulaminie. Powiedzmy w takim razie, panie profesorze, również naszym telewizorom, no, jakie w szczególności kryteria bierzecie państwo pod uwagę, no bo zakres tych kategorii jest także szeroki. Kiedy zapoznawałem się również przed naszą rozmową z sylwetkami tych osób, no to muszę państwu powiedzieć, że także niesamowita sprawa. No, jeżeli ktoś jest na co dzień biotechnologiem i znakomicie sprawdza się w swojej dziedzinie, za tym również idą przykładowe sukcesy, to akurat kapituła zwróciła uwagę na to, że ta osoba też na co dzień była niesamowitym społecznikiem. Więc to też mogło zbić stropu, ale to też pokazuje ten wachlarz zainteresowań, że jeżeli już ktoś z tych młodych ludzi bierze się za coś na dobre, no to już wszechstronność tych rzeczy i tej kreatywności jest niesamowita. To prawda. Przywykliśmy do tego, że studentów często ocenia się i nagradza za sukcesy w nauce, sukcesy w uczelniach. Tymczasem nasz konkurs oczywiście także i na to zwracał uwagę. Niemniej to był taki punkt wyjścia i tak naprawdę my tego nie ocenialiśmy, ponieważ zwróciliśmy się do uczelni, aby wszyscy kandydaci, którzy zostaną do konkursu zgłoszeni, no ten minimalny wymóg spełniali. To musiały być osoby, które osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce i to był jeden z elementów kwalifikujących, natomiast przede wszystkim interesowały nas sukcesy w jednej z sześciu dziedzin, bo konkurs odbywa się w sześciu kategoriach. To jest sukces naukowy, sukces artystyczny, sukces sportowy, sukces w działalności przedsiębiorczej, sukces w zakresie innowacji i sukces w zakresie działalności społecznej. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, wśród zgłoszonych były kandydatury osób, które tak naprawdę łączyły sukcesy w kilku kategoriach. I przyznam, że zdarzyło nam się kilkakrotnie zmienić kategorię kwalifikacji, w której nastąpiło zgłoszenie, bo uznaliśmy, że w danej kategorii, w której konkretna uczelnia kandydata zgłosiła, no nie ma on szansy uzyskać nagrody, ani nawet znaleźć się w gronie nominowanych do nagrody, ale jego działalność w innej kategorii jest tak ciekawa, tak interesująca, że warto ją docenić i warto na nią wskazać. Oczywiście w każdej z kategorii te kryteria były nieco inne, niemniej obok zasięgu oddziaływań w przypadku działalności artystycznej czy działalności naukowej, to już musiał być zasięg światowy. To już nie chodzi o sukcesy na arenie polskiej czy europejskiej, ale w obu tych kategoriach mieliśmy do czynienia z sukcesami na arenie światowej, w przypadku naukowców z konkretnymi wynalazkami, publikacjami, które ukazują się w czasopismach o zasięgu światowym, w przypadku sukcesów artystycznych, to także nagrody na festiwalach, konkursach odbywających się w Europie, poza
poza Europą. W przypadku sukcesów sportowych podobnie. Znaleźli się tam na przykład olimpijczycy studiujący w naszych wrocławskich uczelniach. Oczywiście głównie w AWF-ie, ale nie tylko. Ale nie tylko, to ważne. Oczywiście inaczej oceniamy działalność społeczną. Tu w działalności tego rodzaju trudno, zwłaszcza w początkach, o osiągnięcia, prawda, bardzo szerokie pod względem geograficznym, tak? Ale tu ocenialiśmy z kolei, powiedziałbym, taką społeczną użyteczność tych tak, działań. W środowisku lokalnym to też bardzo łatwo zbadać, prawda? Faktycznie, tak, aktywizacja społeczna szeroko rozumiana w naszym mieście, szczególnie kiedy stawiamy na te wrocławskie budżety obywatelskie, no, też na taką aktywizację oddolną, to jest łatwo mierzalne na szczęście. To prawda. Takie mieliśmy też poczucie, ale przyznam, że właśnie w tej kategorii działalności społecznej szczególnie trudno było nam przyznać nagrody, bo tak interesujące i tak ciekawe tak, projekty jak znowu rozdzielić pomoc drugiemu człowiekowi na lepszą czy gorszą. To chyba nawet nie podlega kategoryzacji. Nie podlega kategoryzacji, ale mimo wszystko staraliśmy się znaleźć taki zespół kryteriów, który jednak pozwolił na wskazanie zarówno osób nominowanych, jak i wybór laureata. Panie profesorze, korzystając z pańskiej obecności, a także z doświadczenia piastowania zaszczytnej funkcji rektora na przestrzeni lat 2008-2016 w Akademii Muzycznej, nie chciałbym, aby nasi telewizorzy odnieśli wrażenie, że lobbujemy przed 22 dniem maja jakieś konkretne nazwiska, no ale skoro mamy doświadczenia z Akademii Muzycznej, to ja przedstawię, proszę państwa, pokrótce dwie sylwetki, które niech też będą dla nas no, takim punktem wyjścia do tego, co rzeczywiście podczas uroczystej gali, przy okazji jeszcze na nią też zaprosimy, podczas dzisiejszej rozmowy będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć. Mamy tutaj kategorię sukces artystyczny, o której również pan profesor powiedział. Pierwsza sylwetka pana Macieja Bańkowskiego, który zaczął grać już jako dziecko w szkole muzycznej w klasie fortepianu. W wieku 10 lat, proszę państwa, stworzył już pierwszą kompozycję. Wzorował się na twórczości Fryderyka Chopina. No ale jako ciekawostka, ten wątek międzynarodowy, o którym pan profesor powiedział. Na co dzień ten chłopak uczy się u samego Krzysztofa Pendereckiego. To też jest jakiś wyznacznik i duch czasu, panie profesorze. Naturalnie. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu w naszych warunkach dolnośląskich było nie do pomyślenia, bo sukcesem było w ogóle dostać się na studia. A my to dzisiaj prawda. Już faktycznie mamy studentów, którzy po prostu uczą się u Krzysztofa Pendereckiego, no to no lepiej być nie może. Jeśli pan redaktor pozwoli, to jeszcze wspomnę o początkach drogi kompozytorskiej pana Bałękowskiego, bo on wciąż jeszcze jest studentem naszej uczelni. I w naszej uczelni kształci się w klasie kompozycji pana doktora habilitowanego Roberta Kurdybachy. I już jako student pierwszego, drugiego roku odnosił bardzo istotne i bardzo znaczące sukcesy. Faktem jest, że te sukcesy spowodowały, że postać jego, tego młodego kompozytora, no, stawała się coraz bardziej rozpoznawalna, a nawet popularna. Zaczęły płynąć do niego konkretne zamówienia kompozytorskie z ośrodków europejskich, ale i pozaeuropejskich. I na tym etapie właśnie trafił pod skrzydła maestro Krzysztofa Pendereckiego, który niezwykle ceni talent pana Bałękowskiego, określając go jako jednego z najciekawszych kompozytorów ostatnich kilkudziesięciu lat. Warto to nazwisko zapamiętać, to rzeczywiście niezwykle utalentowany człowiek, a zakres jego osiągnięć artystycznych pokazuje, z jakiej miary talentem mamy do czynienia. To jeszcze na moment podążajmy tym tropem. Sylwetka przykładowo Pawła Prócna, również z Akademii Muzycznej. No ten chłopak przecież został zaproszony na przesłuchanie do orkiestry wiedeńskiej. No tak, to tylko potwierdza w sumie to, co padło. Ale czy ja też dobrze, panie profesorze, czytam państwa działalność od wielu lat i chciałbym to też, żeby to tak głośno wybrzmiało wśród naszych telewizów, że państwo również wychodzicie z założenia, żeby po prostu tych talentów nie zmarnować? Bo to jest też taki czas dla tych młodych ludzi, że trzeba ich po prostu dobrze ukierunkować. Panie redaktorze, to nasz obowiązek. Chcemy pomagać tym młodym ludziom, aby odnaleźli tak naprawdę własną drogę, bo na tym polega kształcenie artysty. A jeśli widzimy, że mamy do czynienia z talentem wybitnym, otaczamy te osoby szczególną troską i rzeczywiście staramy się im pomagać w sposób szczególny, bo prawdą jest, że ani sztuka, ani nauka nie lubi przeciętności. To nie są takie dziedziny demokratyczne. W wielu zawodach można
zawód wykonywać bardzo przyzwoicie, bardzo porządnie i być bardzo dobrym specjalistą. W sztuce jest tak, że dobry artysta istnieje na rynku, ale to nie jest ten, który tworzy najczęściej jakieś osiągnięcia miary europejskiej, światowej. Te tworzą ci najwybitniejsi i ci tak naprawdę dokonują postępu i w sztuce, i w nauce. Ale tak naprawdę ta zasada dotyczy też wielu innych dziedzin. Dzisiaj, żeby odnieść sukces w biznesie, w działalności innowacyjnej, także musimy mieć do czynienia z pomysłem niezwykle oryginalnym, z odkryciem jakiejś niszy, której dotąd nikt nie widział. Ona istniała. Ona często tak naprawdę przez wielu była niezauważana. To też sztuka. I to jest właśnie ten talent. I na tym polega ten geniusz w konkretnej dziedzinie. No to jeszcze przypadkowo dotknęliśmy także statutu samego klubu, panie profesorze, to ja dopytam bardzo króciutko, bo przy okazji za tym również się chyba kryje taki skuteczny mechanizm poprawy jakości pracy, również samych przedsiębiorców i też funkcjonowania biznesu, o czym również państwo na przestrzeni lat mówicie. Ale czy to jest tak, że jeżeli jeszcze do tego worka, tych innowacji, tego wyjątkowego podejścia, patrzenia też na ten nasz region i na ten potencjał, jaki jest tutaj zawarty, dorzucimy właśnie zbliżającą się galę i tych młodych ludzi, to jest tak, że na końcu tej drogi mówimy rzeczywiście o wzmocnieniu sytuacji gospodarczej Dolnego Śląska? Chcielibyśmy bardzo, aby tak było. Takie naturalnie takie cele nam przyświecają i wierzymy, że tak będzie. Rzeczywiście klub stara się skupiać ludzi biznesu, którzy szczególną rolę widzą w społecznej odpowiedzialności biznesu i w takiej służebnej roli biznesu. To jest bardzo piękne. Oni sami często są ukryci za tym, co robią i starają się, żeby ich projekty służyły ludziom. To są wybitni biznesmeni. Każdy z naszych telewidzów może odwiedzić naszą stronę Dolnośląskiego Klubu Kapitału, zobaczyć, kto jest członkiem tej organizacji, ale tym wspólną cechą właśnie ludzi biznesu jest nacisk na społeczną użyteczność tego, co robią i na społeczną odpowiedzialność biznesu. To jeszcze na koniec. Chciałbym, abyśmy wspólnie w sumie zaprosili na 22 maja uroczysta gala przyznania Nagrody Młode Talenty u nas we Wrocławiu. Opera Wrocławska. Opera Wrocławska, godzina 19. Jeśli pan redaktor pozwoli, to jeszcze chętnie dopowiem, że konkurs ten odbywa się pod patronatem marszałka województwa dolnośląskiego, pana Cezarego Przybylskiego i wojewody dolnośląskiego, pana Pawła Chroniaka. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te patronaty. Bardzo państwu dziękujemy. To była rozmowa Echo 24. Moim państwa gościem był profesor dr habilitowany Krystian Kiełb, obecnie kapituła konkursu, a także współzałożyciel Dolnośląskiego Klubu Kapitału, rektor Akademii Muzycznej na przestrzeni lat 2008-2016. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, bardzo dziękuję, za to zaproszenie. Dziękujemy państwu raz jeszcze za uwagę. Do zobaczenia.